Siemanko, jesteśmy już w podróży. Pawełek ostro tutaj negocjował. 7 samochodów przelecieliśmy w tej z powrotem z bagażami. Właśnie, naprawdę? Tak, ponieważ żaden nie pasował. Albo nie było nawigacji, albo nie było Google, albo nie było kabelka do podłączenia USB, albo czegoś tam innego nie było, no nie wiem, ale jeden śmierdział papierochami. No i ogólnie zamiast w Fordzie Edge'u wylądowaliśmy w jakimś dziwnym, co to jest? GMC. GMC. Nie wiemy, co to za samochód, ale taka limuzyna, bardzo taka skórzana, więc tyłki mamy spocone, a dopiero zaczęliśmy jechać. No i dzisiaj kierunek, moi drodzy, co to dzisiaj jest? Page? Exeter. A, sorry, Exeter. Bardzo znana miejscówka. Nic tam nie ma do oglądania, ale cóż. Tylko taki pit stop mamy tam, żeby się przespać. A jedziemy teraz do bardzo ciekawego miejsca. A wiecie jeszcze, co wam powiem w tej wypożyczalni? Słuchajcie, myśmy tak marudzili, ględzili, bez przerwy nam się coś nie podobało. Znaczy, tak. Pierwszy samochód, który wzięliśmy, to był najbardziej idealny i chcieliśmy tym jechać. Właśnie, no. I był najlepszy, nawet ten nie jest taki dobry. Ale jak już wszystko mieliśmy poustawione, nawigację, sparowane, telefon, nie wiadomo co, to potem patrzę tutaj na główny ten wskaźnik, a tam jest maintenance, że trzeba do serwisu się udać. No. Okazało się, że olej trzeba wymienić. I pan nas wywalił z tego samochodu. I potem tak pięć kolejnych i po szósty wreszcie się nadał. Tak, pan zasugerował na końcu, żebyśmy może najpierw sprawdzali, czy nawigacja działa, a potem dopiero bagaże wkładamy do bagażnika. No, bo słuchajcie, 6 razy. 5 toreb do bagażnika w tobie z powrotem po kilka razy, to było trudne. Tak, ale słuchajcie, nawet się nie zająknęli, nie marudzili, tak. Nie mieli min, nic kompletnie. Pełna kultura. Nasz klient, nasz pan. Także polecamy wam Alamo, bardzo dobre. Znaczy nie wiemy jeszcze, bo dopiero jedziemy, ale na razie się dobrze jedzie, wygodnie, prawda? Tak, tylko mam tyłek spocony, bo są skórzane. No jedyne co tam można. Nie możemy kupić sobie czegoś na to i położyć? No, gazetę. Nie, no dobrze. To jedziemy do takiego ciekawego miejsca. Pawciu? Mountain co? Seven Mountain Magic? Nie. Siedem magicznych gór, czy coś takiego. No to dobrze mówię. No prawie. No i zobaczymy, co to takiego ci Amerykanie tutaj mają. Kolejna tandeta może amerykańska będzie, ale zobaczymy, co to jest. Tak, my jedziemy tu, autostrada wam pokażę. Tam. O tak. A tu jest autostrada. A my jedziemy jakąś drogą poboczną, to się nazywa Las Vegas Boulevard. Chyba jakaś stara droga do Las Vegas prowadząca. A widzicie, jak na pustyni tu jest. No bo przy tej starej drodze zawsze są jakieś ciekawe rzeczy do zobaczenia. Gdybyśmy jechali autostradą, byśmy nie zobaczyli tych 7 magicznych gór. No dobra. To na razie tyle. No i co, jak wam się podoba? Słuchajcie, idziemy do tych 7 magicznych gór. Ale ja widzę 6 tylko. Może jedną wcięło już. Słuchajcie, pustynia. Powiem tak, słońce tak pali. Jest gorzej niż w Las Vegas. Ja myślę, że... Co, wracamy, już widzieliśmy to, nie? Czekaj, no. Dojdziemy i wrócimy, no. Świetnie. O, tak. To chyba w Egipcie jest podobnie teraz, albo w Dubaju. No, widzicie, to są takie magiczne górki. Nie wiadomo, skąd one się tu wzięły. To chyba ludzie tak, jakieś alieny tutaj nastawiały. Słuchajcie, jesteśmy ogólnie niedaleko strefy 51. Więc może rzeczywiście, o jest, siódma górka się zrobiła, tam schowała za tą jedną. Czyli jest 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 głazów. Nie, 7 gór. Magicznych. Legenda głosi, że jak się przejdzie szlaczkiem pomiędzy tymi górkami, to na pewno się tutaj wróci w przeciągu najbliższych 2 lat. Naprawdę? Tak. Nie, to jest legenda, którą wymyśliłem. To ja szlaczkiem nie idę, a już myślałam, że się przejdę szlaczkiem. 7 gór, tam z tyłu w odległości dalekiej widzicie jest coś w rodzaju lotniska dla kosmitów. Ogólnie w tamtą stronę, gdzieś tam, za tymi górami, tam jest właśnie strefa 51.
Potem jeszcze pokażemy wam jedną ciekawostkę związaną ze strefą 51, ale to później. A teraz, moi drodzy, możecie podziwiać, jak wygląda 7 magicznych górek. Zaraz po wyjeździe z Las Vegas, to jest tam 12 czy 15 minut jazdy i możecie sobie to takie coś zobaczyć. Więc słuchajcie, my robimy sobie teraz zdjęcia i widzimy się później bliżej strefy 51. Moi drodzy, jesteśmy niedaleko strefy 51. Jesteśmy w sklepie, który powstał dzięki kosmitom. Postawili im tutaj pomniki. Za chwilę wam pokażemy na zewnątrz, jak wygląda. Na razie jesteśmy w środku, bo jest dość zimno, znaczy na dworze jest gorące, tu jest dosyć chłodno, więc dlatego tu jesteśmy. Słuchajcie, możemy tutaj kupić różnego rodzaju kosmitów na pamiątkę. Są tacy, są też tacy. Ci są podobno wyżsi rangą. Ogólnie jest dużo różnych magnesów z kosmitów, oczywiście wszystko związane ze strefą 51. Są też specjalnie dla kosmitów robione potrawy, sweet and spicy beef jerky. Beef jerky to jest, tak się nazywa to miejsce postojowe. Idę tam dalej, zaraz wam pokażę. O tak, tutaj mamy też Star Treka. Pokażę wam jeszcze może, co jeszcze tutaj jest ciekawego. Okej, mamy nawet, słuchajcie, UFO Operator's License, czyli prawo jazdy na prowadzenie statku kosmicznego. Mamy też legitymację Area 51 Security Agent. Nie wiem, czy sobie tego nie kupię. Moi drodzy, wyszliśmy. Zobaczcie, tam na termometrze możecie zobaczyć stopnie. Nie wiem, czy widzieliście. Przez chwilę się pojawiło 114, o jest teraz, widzicie, 114 stopni Fahrenheita. 114 stopni Fahrenheita to jest w przeliczeniu na Celsjusza 45 stopni. 45 stopni jest w tej chwili na dworze. Tutaj, jak widzicie, są ci kosmici. Tam nic nie ma. Gdzieś jest? Tam idziemy? Nie, tam nie, tam za bardzo pali. Idziemy tu. Tam za bardzo pali. Tutaj przynajmniej w cieniu idzie. Pokazywałeś ten termometr? Tak, tam jest jeszcze, no nie widać go stąd. Musimy tam jakoś podjechać albo nie wiem. Za chwilę pokażemy wam też największy na świecie termometr. Najwyższy, przepraszam, najwyższy na świecie. Tam przekłamuje, bo tam tylko 105 pokazuje, czy 107. No właśnie. A tutaj, moi drodzy, właśnie jest ten sklep za nami. To jest jakiś, który spodek. Widzicie, tutaj jest spodek jeszcze. Zaraz wam go pokażę, tylko obrócę kamerę. Widzicie, jest spodek, jest też kosmita tam, który podtrzymuje. No już tam idziemy właśnie. Tylko wam tak z grubsza tutaj pokazujemy. Słuchajcie, pokazujemy wam krótko, bo naprawdę nie idzie wytrzymać na dworze. 45 stopni to jest jedna wielka katastrofa. A tutaj samochód alienów. Razem z alienami w środku, jak widzicie. Tak podróżują kosmici po Ziemi. No i tak to wygląda, moi drodzy, tutaj. To co? Zbieramy się dalej? To dawajcie. Do samochodu, do chłodnego. A nie idzie wytrzymać. Tutaj macie za mną jest ten sklep, w którym przed chwilą byliśmy. Polecamy, tak można sobie zobaczyć, jak wygląda sklep. Niedaleko strefy 51. Tutaj nasze auto GMC, jak widzicie, takie auto dostaliśmy i takim autem sobie jeździmy. Okej. I tutaj macie właśnie ten najwyższy termometr. Widzicie, ile pokazuje?
107. No a przed chwilą widzieliście, było 114. To jest więc raptem na drugiej stronie ulicy, więc nie wiem. O. Wysoki, moi drodzy. Nie będziemy wysiadać, bo jest za gorąco. Tak, to nie chce nam się już wysiadać, 45 stopni. A tu jest Greek Cafe, ja chciałam zobaczyć, co w tym Greeku jest. Tutaj? No. Dobra, możemy spróbować się zatrzymać. Gyros może zjemy. No i pierwszy pit stop obiadowy, tak zwany fast food po drodze, no bo co tu po drodze na pustyni można zjeść? Tak, zatrzymaliśmy się w tej greckiej, którą widzieliście, jak się zatrzymywaliśmy. No, dystans do Aten jest tylko 10215 km na przykład. Czyli 6300 mil. No. A tam jest, a 6348. No. A tutaj mamy Grecję, powiedzmy, w pobliżu. Tak. Co ja wiem? Frytki to frytki, no to nie ma co wam pokazywać. Ja mam gołąbeczki. Greckie gołąbeczki, dolmadakia. A ja wzięłam pitę z gyrosem jagnięco-wołowym. Chcesz spróbować mięska samego? Zobaczyć? A mam kwaśne te głąbki? Ja zobaczę. No. Powiem wam tak. Miał do wyboru McDonalda albo to. A McDonalda mam w Polsce. Wzięło fast fooda, jeszcze nie jadłam. Może być. Do tego tzatziki. To jest taki... A jakie to? McDonald's, tylko w wersji greckiej. Ale czekaliśmy na wiele dłużej niż w McDonaldzie byśmy czekali. Bo strasznie duży ruch tu jest. Chyba cieszy się popularnością ten. Właśnie nie wiem, czemu tak długo się czeka na samo zamówienie. Zobaczę. Żebyś mi zdjęcia nie popsuł. No, takie... Pusta. No fast food taki. No. Tłuste. I moi drodzy, jesteśmy przy kolejnej atrakcji na naszej drodze z Las Vegas do Exeter. Jest to oryginal, nie powiem, czy to chyba Original Del Taco Historic Site, czyli oryginalna budka Del Taco, jedna z najstarszych tutaj w tym regionie. Chyba nie działa. Nie, to ona jest niedziałająca właśnie. Ja podjeżdżam tutaj troszeczkę bliżej, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Chociaż tu jest drive-thru i jest exit, to tak jakby działało. Ale jest napisane closed, tam widzę, ale można coś jeszcze kupić, widzicie? Można to kupić, tam jest coś napisane. The original site of the first 1961. Od 1961 roku, tak? Tak. To nie jest znowu aż taka stara. No jak nie, no trochę ma. No trochę ma. No tak wygląda, moi drodzy. Możecie sobie zjechać, popodziwiać, porobić zdjęcia, a my nie wysiadamy. Ale zjeść chyba nie można już. Jest chyba zamknięte, bo jest napisane, że closed. My nie wysiadamy, moi drodzy, bo 45 stopni na dworze naprawdę nie idzie na tej pustyni wystać. A my jedziemy wobec tego dalej. A kolejnym naszym przystankiem będzie już Exeter. Za 3,5 godziny, moi drodzy, za 3,5 godziny. No i cóż, moi drodzy, dojechaliśmy. Jesteśmy w Exeter. Podjechaliśmy pod hotel. Niby najlepszy na tym terenie, Best Western, trzygwiazdkowy. Zobaczymy, co to jest w ogóle, bo wygląda trochę jak taki motel. I trochę mnie to martwi. Bo nie wiem, czy tu zjemy cokolwiek, jakąś kolację po tylu godzinach jazdy. Nie wiem, czy będzie klimatyzacja w pokoju. Jeżeli nie, to być może trzeba będzie szukać czegoś innego, jechać dalej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Paweł właśnie poszedł do recepcji. A jak wróci, to się może czegoś dowiemy. Moi drodzy, witamy serdecznie z Exeter. Dotarliśmy po wielu, wielu godzinach jazdy. To już mówiłam. Mówiłaś? Tak. To ja powtarzam jeszcze raz, po wielu, wielu godzinach jazdy. Dopadliśmy jakąś pizzerię, jak widzicie za nami, bardzo fajnie wszystko wygląda. Można oglądać sobie nawet siedząc w tym, bo telewizora widzę, co się dzieje. I gramy, moi drodzy, w baseball, z tego co widzę. No jesteśmy w takiej... nie fancy restauracji. Bardzo fajna restauracja, Mona Lisa na ścianie, więc jest takiej lokalnej. Słuchajcie, tutaj o tej porze to już nic się nie zje, trzeba wyjść do takiego baru przy centrum handlowym. No i co? Bardzo miła obsługa, bardzo miła pani nas obsługuje. Tak, pizzę wzięliśmy. Zobaczymy, jak ta pizza. Tak, a tam strzelili, o, no to dobrze. Było poza polem. Poza to czekamy, powiedz, co pijesz. A ty nic nie ciekawego nie wziąłeś. Ja mam Coca-Colę. A, no dobra.
dobra, to myślałam, że coś ciekawego. Dobra, no to czekamy, zobaczymy. Wzięliśmy sobie swój wybór i zobaczymy, co myśmy tam wybrali na tej piste. Tak, nagrywamy to komórką, bo no. Kamerę zostawiliśmy w hotelu. Jak poszłam do tego pokoju, to tak zdębiałam, że zostawiłam na stole. A potem wam pokażę, jak ten pokój wygląda. Dobra, chlebowa. Troszkę wypieczona mogłaby być lepiej, nie? Bardzo. A bardzo jest wypieczona. No taka domowa bardziej. Taka jak z piekarnika w domu smakuje niż w pizzerii. Ale dobra. Dlatego ta pizzeria ma takie dobre ceny chyba. Jakiś ranczowy sos mam, nie wiem co teraz to jest, ale... Polałaś. A to jest ten czosnkowy. Bo chciałaś czosnkowy sos. Dobry, czosnkowy. Pawełku? Tak. Oprowadź naszych wspaniałych widzów po tym pięknym że pokoju. Słuchajcie, zapraszam. Tutaj prawda mamy nasz pokój bez Western Exeter. Pokój jeden z najlepszych hoteli w tej miejscówce. Trzy gwiazdki. Myślę, że lepszego tutaj nie ma w tej miejscówce po prostu. I teraz tak, tutaj mamy proszę was łóżko. Tu mamy stolik z krzesełkiem. Tu mamy telewizor. Znaczy miejsca jest nawet sporo, nie? Ale... Tak, tutaj proszę bardzo, tutaj mamy... Jak zobaczycie co jest w łazience, to podniecie ze klimatyzacja, no wyłączyliśmy, bo przesadziliśmy, jest za zimno. Mamy tutaj ten, mikrofalówkę. Zapraszam do łazienka / kuchnia. Łazienka, kuchnia, wszystko jest. Ekspres w łazience, to jeszcze tego nie przerobię. Tutaj mamy lustereczko, powiedz przecie, okay. Tak? Tak, tu, a, tak, bo to jest łazienka / kuchnia / szafa. Garderoba, no właśnie. I teraz zapraszamy tutaj, łazieneczka, proszę bardzo. Łazienka jak łazienka, no całkiem przyjemna, mamy ręczniki. No, kąpać się nie polecam. No ale czemu nie? No przecież tu nie jest brudno. Ja nie lubię tych takich, wiecie, jak są te takie, oto. Tego nie lubię. No ale przy. Mi się podoba. Zapraszamy was do Exeter, możecie się przesłać w tym hotelu, naprawdę nie jest źle. Byliśmy już w gorszych. W Polsce. A no to prawda, tak. No, akurat, tak, no. Więc nie jest źle. Można zjeść, jest klimatyzacja. Tak, można zjeść dobrą pizzę, jak widzieliście, więc zachęcamy was do Exeter. Na trasie pomiędzy Las Vegas a Sequoiami Exeter jest akurat takim miejscem wypadowym, że możecie sobie... Nic tu nie ma do oglądania, ale przespać tak, się tutaj... To... Przespać się można, jak będziecie chcieli właśnie do Sequoi pojechać. Nawet basen albo... jest w tym hotelu. Tak, basen jest, właśnie zastanawiamy się, bo jeszcze godzinkę mamy, żeby pójść, jeszcze możemy przez godzinkę, mamy godzinkę czasu, możemy pójść na basen, na dworze. Na dworze cieplutko, więc jak najbardziej można się wykąpać. To dzięki i do zobaczenia jutro. Pa.